Witam Was w kolejnej części Finding Paradise. Hej, rzucę do ciebie ten samolot. Napisałem coś na nim, więc po prostu go złap, dobrze? Chciałem powiedzieć, wystarczyłoby mówić głośniej, ale... Okej. Dobrze, leci. I poleciał. Zaraz. No cóż, chyba to może nie wyjść. Głupi dzieciak, nie ma szacunku do praw fizyki. Ma z 9 lat, człowieku. Hej, nic się nie stało. Musisz się skoncentrować, słyszysz? Po prostu patrz na mnie i rzuć najmocniej jak potrafisz. Jeśli bardzo się postarasz, na pewno ci się uda. Wierzę w ciebie! Okej, dam radę. Uwaga, leci! Zobaczmy, jak to teraz wyjdzie. No, poleciał już dalej. A Oki. Szkoda, że nie widziałeś swojej zdeterminowanej twarzy. To nie jest zabawne. Nie rzucisz tak daleko pod wiatr, głupku. Choćbyś nie wiem jak próbował. Czego się spodziewałeś? Wracam do środka. Okej, czekaj, nie idź. Czyli Colin, tak? Wydawało mi się, że nie słyszałaś. Tak, tylko że widziałem cię chyba w drodze do szkoły. A co to ma... Chodzisz do tej po drugiej stronie lasu, prawda? Tak. O, widzisz? Bo ja chodzę do tej zaraz po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko twojej. Do tej prywatnej? Aha. Szczęściara. Dlaczego? No bo wiesz, jest ekskluzywna i płaci się za nią i w ogóle. No, w sumie tak. Ale za co wszyscy są tam snobami? Naprawdę? Nie, mówię tak, żebyś poczuł się lepiej. Hej, może następnym razem wrócimy razem ze szkoły? Czemu? Bo cię lubię, Matułku. Jesteś akurat w sam raz głupi. Co to ma niby znaczyć? Poza tym, słyszałeś o atakach niedźwiedzi w lesie? Nie, widziałem tylko borsuki. A ty, co słyszałaś? Ach, ja też nic. I właśnie to jest podejrzane. Jest na ten temat trochę za cicho. Tak czy inaczej, idziemy praktycznie tą samą trasą, co nie? Dobrze byłoby trzymać się razem. W sumie racja. To było ciekawe. Czyżby nagle jej rodzice wyszli na dach i ona postanowiła jednak sobie pójść z jakiegoś powodu? Może im się nie podobało to, co tutaj się działo? Co to było? Pobiegła do środka, jak tylko wyszli. Tam, to normalne, że niektóre dzieci boją się swoich rodziców. Kiedy ja byłem mały, znałem dzieciaka, który miał wyjątkowo straszną starą. Raz widziałem, jak lała go po tyłku łopatą do ciasta. Nigdy więcej nie jadłem jej ciast. No niezłe masz tutaj wspomnienia, mój drogi. Notatka Fej. Ta oto dziewczyna, którą tutaj... Dziewczyna z balkonu naprzeciwko. Ale zobaczymy, czy będzie miał nasz Colin więcej wspomnień właśnie z naszą Fej. I czy ją poznamy nieco bardziej. Myślę, że tak. Ale czy ona ma coś wspólnego z tą anomalią?
To się jeszcze okaże. O, kolejny zegar. Nie waż się nic robić. Tym ja się zajmę. Pozwól chociaż, że ci go ściągnę z... Nie! Nic! Nie rób! Nie jest nawet tak wysoko. Nie musimy go ściągać. Okej. Więc tutaj mamy zegar, który na to wygląda nam nieco pomoże. Ale co tutaj jeszcze mamy? Telewizor mogę zbadać. Dzisiejszy koncert gitarowy sponsorowany jest przez mieszankę Miau. Oki. Czemu nasz dżingiel nie może być taki chwytliwy? Możemy tylko pomarzyć. Już za chwilę w powtórce z klasyki Ojciec Chrzestny. Poczekaj, w sumie chętnie bym obejrzał. Okej. No ale nie ma czasu na takie rzeczy. Plus jest taki, że ja w dzieciństwie mogłem pomarzyć o tym, by mieć telewizor dla siebie. Ty i Rudok. Okej. Tutaj mamy jakieś notatki. Zobaczcie je. Zamazana karteczka od matki Colina. Zamazana. No, w Apple Store również były takie zamazane notatki. Czyżby to nie było aż takie ważne dla Colina, czy jak? Czemu ćwiczy w łazience? Dlatego, że w łazience pogłos sprawia, że wszystko brzmi fajnie. To proste. Widzę, że coś o tym wiesz. Robiłem to cały czas, kiedy grałem na trójkącie. Tia. Chyba jeszcze mu nie wychodzi do końca. Wow, tego badziewia nie uratuje nawet legendarny łazienkowy pogłos. No cóż. Więc to chyba byłoby tyle. Jeśli chodzi o to miejsce. Więc oczywiście ruszajmy dalej. Znowu do naszych czasów dorosłości, starości. I zobaczmy, co teraz uda nam się tam odkryć. Okej, mamy nową rzecz. Takie oto rzeczy tworzą nam wspomnienia, a te czerwone je zabijają. Więc zróbmy tak. I proszę bardzo, ale oczywiście to jeszcze nie wszystko. Więc tego czerwonego lepiej unikać. Tym się lepiej pozbywać tych oto rzeczy, które nie są związane akurat z daną pamiątką. Świetnie. Więc no, przenosimy się. Nie ma tu już na co patrzeć. Gdzie my teraz jesteśmy? Wszyscy cię szukają, wiesz? Trema przed ostatnim występem? Ostatni występ? Nie mam tremy. Po prostu gram w tym teatrze od wielu lat. Dziwne uczucie tak po prostu zrobić to po raz ostatni. Cóż, nigdy nie wiadomo. Zawsze możemy przejechać. To miejsce nigdzie się nie wybiera. Widziałem, co zamierzałaś się zagrać, tak przy okazji. Nie jest to mój najbardziej imponujący kawałek, co? No, mnie zawsze się podobał, ale myślałem, że tobie nie. Chyba go polubiłam. Wiedziałem. Trochę. Hej, wciąż mamy trochę czasu, zanim zacznie się koncert, prawda? Skocz po swoją wiolonczelę i pograj ze mną trochę. To pomoże mi się uspokoić. Mówiłaś, że nie masz tremy. No dobra. W takim razie ruszajmy za nimi i zobaczmy, jak sobie grają.
Oczywiście Colin zapewne będzie sobie grał na skalach. Co my tutaj mamy? Kto ma najpiękniejszy nos? Ty! O tak, to bez wątpienia ty! Co się tak gapisz? I tylko nos był wyraźny, reszta nie. To jest zabawne. Tylko u tego pana zapamiętał jego nos. To co chciałabyś zagrać? W sumie nie ma znaczenia. Może po prostu graj sobie swoje skale, a ja będę akompaniować. Heh, mamy uspokoić ciebie czy mnie? Tak się składa, że najlepiej pomagają mi się odprężyć rzeczy proste i niewymagające. Niech będzie. Melodia skal. No dobra. To wy sobie tutaj grajcie, a ja szukam w innych miejscach. Tylko co uda nam się tutaj znaleźć? To jest scena, gdzie nasz Colin grywał razem ze swoją żoną. Okej. Trudno było się rozczytać, co tam było, jaki był tytuł tej oto piosenki. Ale w każdym razie, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy Ashera. Co się tak obijasz, Ash? No weź, przecież ustawiłem już cały rząd krzeseł. Nawet go nazwałem, rząd Ashera. Każdy, kto tam usiądzie, będzie musiał zapłacić. Tak? W takim razie nie będziesz już potrzebował kieszonkowego. Bez żartów, tato. Hej, a gdzie mama? Nie jestem pewny. Poszukam jej. Dlatego właśnie musisz ruszyć tyłek na dół i pomóc. Niech będzie. Okej. No to Colin rusza i magicznie zanika. Jak szybko ten chłopiec maleje. No tak. Tak to jest, gdy się cofamy. Wszyscy nagle stają się młodsi. Co do... Przenika. Inne wspomnienie. Albo i nie. Masz jakiś pomysł, jak to wyjaśnić? Skąd niby mam mieć? No cóż, w końcu jesteś technikiem. A trzeba przyznać, że to nie jest jedyna dziwna rzecz, jaka wydarzyła się podczas tej wyprawy. Na pewno nie pominąłeś jakiegoś przewodu albo nie zapomniałeś czegoś skalibrować? Jak śmiesz? Moje kalibracje są nieskazitelne, jak tyłek Bambiego po usunięciu kropek. Dobrze, dobrze. Chodzi mi tylko o to, że powinieneś mieć oczy szeroko otwarte. No dobra. Czyli tutaj chyba Sofia siedziała i grała, jakby to już był koncert, ale chyba tego na razie nie zobaczymy. Chodźmy jeszcze tutaj. I co tutaj znajdziemy? Hej, widzieliście Sofię? Sprawdź sali do ćwiczeń. Widziałem, jak szła w tamtą stronę. Dzięki, tak zrobię. Odwiedźcie nas czasem tak swoją drogą. Będzie nam brakowało jej gry. Tak, będziemy wpadać. I nigdy nie wpadli. Tego nie wiesz. Cóż, im brakowało tylko gry Sofii. Może dlatego Colin tak trochę był zniesmaczony. Że go nie doceniają. No ale cóż. Chodźmy zatem tutaj, bo tutaj wydaje mi się, że jest jakieś wspomnienie. Tak, jest ten futerał na wiolonczele tym razem tutaj. Gitary niestety nie mają. Trochę tych ogniw jest. W Tudemun za każdym razem było po 5. Tutaj jest różnie z tym. Teraz wiolonczela. Tutaj oczywiście, tutaj mogę coś stworzyć.
I to jest zegar. I w sumie tak trochę słabo, jeśli chodzi o dojście do tego. To mogę nieco... Nie, tego nie mogę przesunąć. Tutaj w tą stronę mogę to przesunąć, ale nie wiem, czy to będzie dla mnie pomocne. W każdym razie... To otworzy te zegary. Okej, to będzie pomocne, żeby to tutaj spadło na dół. I załatwione. Nie ma problemu. Więc ruszajmy w takim razie do dzieciństwa po raz kolejny. Wiesz co jest dziwne? Co? To jest wspomnienie ostatniego koncertu jego żony, a jednak samego występu nie zobaczyliśmy. Było widać kawałek, kiedy mrugało i prześwitwało inne wspomnienie. Ale i tak, jest zapatrzony w siebie? Może, ale to zależy. Na to, co tu widzimy, w dużym stopniu wpływają rzeczy, których żałuję. Pamiętaj, że wszystko, co tu widzimy, ma więcej wspólnego ze związkiem wspomnień niż ich istotnością dla niego. Coś nadal mi się tu nie zgadza. Ale co tam, do zobaczenia po drugiej stronie. No dobra, zobaczymy co teraz nas czeka. Colin gdzieś sobie podróżuje. No dalej, jeszcze tylko kawałek. Fej. Czyli troszeczkę się bardziej poznali, na to wygląda. I teraz ze sobą podróżują wspólnie. Tak, wiem gdzie to jest. Czemu w ogóle... Musimy iść tak daleko, żeby pograć sobie na instrumentach. Czy ty widziałaś, jaki z góry jest widok? Nieziemski! Poza tym, nie będzie miał kto powiedzieć mi, że nie potrafię grać na wiolonczeli. Nie potrafisz grać na wiolonczeli. Tam. Tobie wolno. Ścigamy się na szczyt! Dzieciaczki. Dziewczyna z balkonu, co? Nie wiem, czy jego żonie by się to spodobało. Robi z igły widły. To tylko dzieciaki. Zresztą to działo się długo, zanim Colin i Sofia w ogóle się poznali. A jednak, wspomnienia, które tu widzimy, zwykle mają związek z tym, czego żałuję, prawda? Nie w naszej gestii leży osądzanie. Zobaczymy po prostu, co będzie dalej. No dobra. Czyżby żałował jakoś Fej? To się okaże. Chodźmy tutaj. Tutaj jest coś ciekawego, co możemy odkryć, idąc w innym kierunku niż powinniśmy. Będzie tu całkiem zabawny dialog. Tyle eksplorowania i nic tu nie ma. Hej, zostaw to mnie! Lepiej? Zależy. Co my tutaj mamy? Skarpetka z ogórkowym wzorem. Twoje ulubione, nie dziękuj. Czy jest coś więcej? Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Teraz masz parę. Skrzynia jest już pusta. Dwie ulubione skarpetki w ogórki, które Ewa oczywiście uwielbia. Tak, ja tutaj takie oto nagrody dla tych, którzy lubią eksplorować. Taki malutki smaczek. Niebieskie grzyby otrzymano. Czemu je wzięłaś? Bez powodu, po prostu mi się podobają. I tak się składa, że nasze skarpetki i niebieskie grzyby, które Ewa lubi na to wygląda, to są jedyne przedmioty, jakie możemy zdobyć w całej grze. Więcej tutaj już nic nie będzie. Więc całkiem zabawnie. Zatem chodźmy zobaczyć, co tutaj się dalej wyprawia. Dobra, daj mi chwilę. I ty chciałeś ścigać się na szczyt, co?
to przez wiolonczelę. Spróbuj sobie ją nieść pod górę. Nie wspominając o tym, że ty nic nie ważysz. To był twój pomysł. Mam nowy pomysł. Odpoczynek. To tylko wiolonczela. Jest pusta w środku. Potrzebujesz prawdziwego treningu. Hej, co wyprawiasz? Złaś! Stoczymy się ze zbocza i zginiemy. Wow, ale ponury. Przed chwilą, zdaje się, mówiłeś, że nic nie ważę. Mógłbyś być bardziej konsekwentny. Czemu do najlepszych miejsc zawsze najtrudniej się dostać? Jaki to ma sens, jeśli jestem wykończony, zanim dotrę na miejsce? Równie dobrze mogę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że tam jestem. Nie umiesz się bawić, wiesz? Patrzcie, jestem Colin, potrafię tylko turlać się całymi dniami i narzekać. Możesz sobie tu zostać, ale ja zamierzam wygrać. Biegnij, Colin, dasz radę jeszcze, może. Okej, zatem chodźmy za nimi. Zobaczmy, co nas dalej oczekuje. Więcej grzybów! O, czy ma na niebieskie grzyby? No dobra, moglibyśmy zostawić rekwizyty w spokoju. Psujesz kolorystykę. Okej. O, grzybki zostały. Hibiskus. Co on tutaj robi? Więc co umiesz grać? W sumie to tylko skalę. Nadal? Przecież uczysz się od miesięcy. Hej, nie wszyscy jak ty mają takich luksusowych, prywatnych nauczycieli. Po prostu uczę się sam w trakcie grania. Może zagrasz, żebym mogła sprawdzić, jak ci idzie? Okej, ale to tylko skalę, wiesz? I te całe skale. Te całe skale. Umiał grać. Umiał tylko te skale grać aż do jego starości. Tylko to. No, mogło być gorzej. Zawsze może być gorzej. Nie ćwiczysz? Ćwiczę, ale nudno jest grać tylko w kółko skale. Chciałem po prostu przeskoczyć od razu do grania melodii. No dobrze, spróbujesz zagrać jeszcze raz? W porządku, zaczynam. Widzisz? Przy odpowiednim akompaniamencie wszystko może stać się melodią. I może przez to, może z tego powodu grał tylko skalę, bo zrozumiał, że z kimś tam może sobie zagrać i będzie dobrze. Nie może się uczyć piosenek. Jakichś tam poważniejszych melodii. Czy to nie jest to samo, co grali Colin i Sofia w poprzednim wspomnieniu? Tak. A właśnie, to jest interesujące. Teraz już możemy osądzać? To jest interesujące. Pusty futerał na wiolonczele i pogniecona zielona książka. Chyba wszędzie zabiera ze sobą tę książkę. Zaskakujące, że nie zwieje mój wiatr. Ta książka była chyba dla niego istotna. Daleko w przyszłość zabrał ze sobą tę muzykę. Warto pamiętać, że to tylko skale. Bardziej zastanawia mnie to, że jego żona w jakiś sposób znała ten sam akompaniament. No właśnie. Hibiskus jest tutaj bardzo istotny, a to wygląda. Wow, ale wielkie kwiaty. To chyba hibiskus? Trochę dziwne, żeby w takim miejscu kwitł dziki hibiskus.
No właśnie, to chyba nie jest odpowiednie miejsce dla niego. Może to jest jedyna roślina, którą widzi nasz Colin, bo tylko te dobrze pamięta, dobrze zna. Czy coś, nie wiem. Albo kojarzą mu się z jakimś miejscem, czy coś takiego. Miejscem, w którym takie roślinki były i było to miejsce dla niego bardzo istotne. Tak tylko sobie myślę, że to mogłoby być bardzo prawdopodobne. Okej, tutaj tworzę hibiskusy. Chciałbym się pozbyć tych złych samolocików, żeby mieć trochę więcej miejsca. I się udało. Tylko jeszcze ten zegar mi tutaj troszeczkę, odrobinkę przeszkadza. Okej. To ty wchodź tutaj i mamy to załatwione. Raz wystarczy, więc nie ma problemu. Całkiem milusie, szybkie zagadki. Miło tak... Miło, że te zagadki są czymś innym niż To The Moon. Że jest jakaś różnorodność, więc... Jest różnorodność w tym, oczywiście. I tutaj też hibiskus. Widziałeś kiedyś dzikiego hibiskusa rosnącego w tej części świata? Nie wiem. Nie jestem samozwańczym roślinologiem. Mówi się botanik. Ej, patrz tam! Tylko dwa ogniwa do zdobycia. No dobra. To powinno pójść całkiem dobrze. Uważaj tam aż. Nie wyglądają zbyt stabilnie. Spokojna głowa, tato. Panuję nad sytuacją. Powinieneś też tu wejść i się ze mną pobawić. Ach, zejdź chociaż na chwilę, żebym mógł je poprawić. Nigdy! Może będzie wszystko dobrze, ale... No właśnie, co tu się dzieje? Zamazana postać, którą wpatruję się... Ojej! Nic ci nie jest, synu? Aż! Nie! Wszystko dobrze! Jestem niepokonany! Uroczy dzieciaczek. Ale ta postać tutaj zniknęła. Czy to... Nie wiem. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. No właśnie. Czyżby to mogła być na przykład Fej? Tylko ona... Nie, to niemożliwe, bo w końcu była zamazana. Była zamazana. A jeśli była zamazana, to była to osoba, którą Colin nie pamięta, nie zna, czy coś. To jest zastanawiające. Ale tutaj mamy pamiątkę w postaci opon. I ostatnie ogniwo. No dobra. I przy tej miłej, przy tej tam cudownej muzyczce tutaj te opony połączymy. Nowa rzecz, która sprawia, że te oto rzeczy zmieniają kierunek. Okej. Więc aktywujmy to. I zobaczmy, co dalej nas oczekuje. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.